Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kino Len, które odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Aleksandra Szmańska. Zapraszam na najnowsze wydanie Wiadomości i Telewizji Żyrardowskiej. Ponad 2 tony żywności, materiałów sanitarnych i najbardziej potrzebnych urządzeń pojechały z Żyrardowa na Ukrainę. 30 grudnia na terenie jednostki ochotniczej straży pożarnej pakowano busy, szykując je do transportu. Dary pochodzą ze zbiórki zainicjowanej przez władze samorządowe i OSP Żyrardów. Cieszę się, że kolejny konwój z pomocą humanitarną rusza z Żyrardowa na Ukrainę. To jest kolejna pomoc, która tym razem trafi głównie do polskich rodzin na Ukrainie. Kilka tygodni temu, kiedy u mnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych był pan wiceprezydent Adam Lemierz, był szef strażaków, pan prezes Mariusz, to wtedy rozmawialiśmy o kilku sprawach strażackich, ale przy okazji powiedziałem, że ze spółkami Skarbu Państwa organizujemy taki kolejny wyjazd z pomocą, między innymi z komputerami dla polskich dzieci na Ukrainie, i strażacy bardzo chętnie sami zaproponowali, że włączą się w tę akcję. Pomagamy innym. Wiemy, że co dzieje się na Ukrainie. Do tej pory obrazki, które widzimy na ekranach naszych telewizorów, kojarzyły nam się tylko z jakimiś brutalnymi filmami wojennymi, ale w filmach w pewnym momencie jest akcja stop i ludzie wracają do normalnego życia. Aktorzy zdejmują charakteryzacje, stroje. Tam na Ukrainie to dzieje się naprawdę. Rosjanie mordują Ukraińców. Rosja pokazuje znów tę najgorszą twarz, jaką my znamy od wielu setek lat. Rosja się nie zmienia i Ukraina bardzo dzielnie się broni, potrzebuje pomocy i tę pomoc, chociaż w jakiejś małej części, my chcemy tam wysłać. Chcemy kolejny raz wyciągnąć pomocną dłoń. Jestem bardzo dumny z tego, że po raz kolejny z Żyrardowa właśnie wyrusza transport z pomocą humanitarną na Ukrainę. A więc tam, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna, gdzie przecież trwa wojna, gdzie trwa ten konflikt. Jestem dumny również z tego, że w tę pomoc zaangażowali się nasi strażacy ochotnicy z naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie i jadą z tym transportem właśnie tam, na Ukrainę. Ta pomoc kierowana jest głównie do Polaków mieszkających na Ukrainie, ale ja myślę, że jest ta pomoc okazywana wszystkim, bez względu na obywatelstwo. Cieszę się, że po raz kolejny nasze miasto może dać dowód takiego dobrego podejścia do naszych sąsiadów za wschodniej granicy i solidaryzujemy się tutaj z narodem ukraińskim. Kolejna sesja Rady Miasta Seniorów miała miejsce 20 grudnia. Radni debatowali jak zwykle w resursie. Dzisiejsza czwarta już sesja Rady Seniorów będzie dotyczyła podsumowania naszych działań w tym roku kalendarzowym, bo jak Państwo wiecie, Rada Seniorów została powołana w marcu. Tak jak powiedziałam, to będzie czwarta sesja. Porozmawiamy o tym, co od półrocza, bo do półrocza było na drugiej sesji przedstawione, co nam się udało zrobić, jakie robiliśmy działania i co zamierzamy jeszcze zrobić do końca roku, bo to, że dzisiaj jest przedświąteczny dzień, to nie znaczy, że siadamy na laurach. Bardzo dużo spotkań Państwo się dowiedzą w ostatnim półroczu mieliśmy, dużo podjęliśmy różnych decyzji. Natomiast dzisiaj jest to takie krótkie podsumowanie i ponieważ jest to świąteczna taka też sesja, no to później podzielimy się opłatkiem, jakiś lekki catering. Zaprosiliśmy również Klub Seniora Złoty Wiek, gdzie został założony zespół seniorów i oni nam zaśpiewają piękne kolędy. Więc to będzie taki podniosły troszeczkę dzień dla nas wszystkich.
Zaświadczenia o wyborze radnego pierwszej kadencji na lata 2022-2024 wręczał członkom Młodzieżowej Rady Miasta prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Uroczystość miała miejsce 20 grudnia. Taka historyczna chwila, bo po raz pierwszy powołujemy do życia Młodzieżową Radę Miasta Żardowa. Jakie to uczucie? No szczególnie w tym okresie przed świętami doskonałe, dlatego już nie ukrywam, że to jest jedno z moich marzeń, które w czasie tej kadencji się spełnia. Rada Młodzieżowa zaczęła w sposób formalny funkcjonować, rozpoczęła tę swoją działalność. Wyrażam ogromną nadzieję, a wręcz ja mam pewność, że ci młodzi ludzie będą tak aktywni, reprezentując interesy swoich koleżanek i kolegów, że mnie jako prezydentowi będzie dużo łatwiej rozwiązywać problemy ludzi młodych. Ludzi młodych, którzy stanowią przecież o przyszłości naszego miasta. Będzie nam się współpracować lepiej, będziemy się widywać. Ja bardzo uwielbiam kontakty z młodymi ludźmi. Sam czuję się przy tym młodziej, nie ukrywam. Ale to jest również dobre przetarcie, taka dobra szkoła, zapoznanie się z tym, jak funkcjonuje samorząd lokalny. Bo przecież ci młodzi ludzie, nie wątpię w to, w przyszłości zostaną tymi prawdziwymi radnymi Rady Miasta Żelardowa. To, czego dzisiaj się nauczą, będzie na pewno procentować w przyszłości. Tak, żeby nasze miasto się rozwijało, a wszystkim nam w tym pięknym Żelardowie żyło się lepiej. Chcemy być, żeby Żelardów był lepszy dla młodzieży, nie tylko dla starszych. Bo teraz w tych latach bardziej wyjeżdżają z Żelardowa niż zostają, bo nic się praktycznie tutaj nie dzieje, jeżeli chodzi o młodzież. No i mamy nadzieję, że zmienimy Żelardów na lepsze, żeby więcej osób przyjeżdżało do nas. Nie wiem, jakieś bardziej młodzieżowe koncerty. Urozmaicić miejsca, w których przebywają najczęściej, właśnie młodzież chce przebywa najczęściej, żeby to urozmaicić i powiększyć. Młodzieżowa Rada Miasta to takie ciało doradcze i konsultacyjne dla pana prezydenta w sprawach młodzieży. Młodzieżowa Rada po pierwsze obraduje na sesjach, a więc młodzież będzie się spotykała, będzie na pewno pytała i pana prezydenta, i służby pana prezydenta o działania na rzecz młodzieży, na przykład o funkcjonowanie szkół. Wiem, że interesuje ich na przykład kalendarz wydarzeń kulturalnych, aby tych wydarzeń, no oczywiście dla młodzieży, było jak najwięcej w naszym mieście. To, co chcemy też zaproponować młodzieży, to praca projektem społecznym, a więc będą mieli okazję zrealizować swoje działania dla lokalnych społeczności, dla młodzieży. To jest związane z uruchamianym przez miasto Funduszem Inicjatyw Młodzieżowych. Będziemy mieli spotkania robocze. Już umówiliśmy się na pierwsze spotkanie, na szkolenie, aby młodzież mogła się trochę bardziej poznać, aby mogła poznać swoje zadania. I też będziemy rozmawiali o rozmaitych pomysłach. Zrobimy sobie taką burzę pomysłów, którą moglibyśmy zrealizować w Żelardowie na rzecz młodzieży. Kartka świąteczna z Żelardowa to konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 19 grudnia. Młodym talentom malarskim nagrody wręczano w Resursie. Kiedyś w dobie, kiedy jeszcze nie było internetu, ta kartka świąteczna była jedyną formą wyrażania życzeń świątecznych na odległość. No, zostawał jeszcze telefon. Więc ta tradycja sięga XIX wieku, tak jak dzisiaj mogliśmy to usłyszeć. I cieszę się, że ta tradycja cieszy się takim powodzeniem wśród artystów, plastyków na terenie naszego miasta. Kilka kategorii wiekowych. No, ja jestem sam zaskoczony ilością tych prac i w ogóle takim stosunkiem, taką chęcią tworzenia kartek świątecznych. Ale wydaje mi się, że wracamy też do tych tradycji, dlatego że ja codziennie dostaję kilkanaście, co najmniej, jak nie więcej, tych kart z życzeniami świątecznymi. Myślę, że ani SMS, ani inna forma przekazu elektronicznego nie jest w stanie do końca zastąpić tej kartki świątecznej, którą otrzymujemy w sposób tradycyjny, pocztą. I myślę, że tutaj wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy w tym konkursie wzięli udział. Naprawdę podkreślam, jestem zaskoczony, bardzo mile zaskoczony tak dużą ilością
startujących w tym konkursie. Dziękuję jury, które wyłoniło laureatów, zwycięzców, osoby wyróżnione i zapraszam już za rok do tej pięknej żyrardowskiej tradycji, jaką jest kartka świąteczna. 19 grudnia zakończył się projekt Taniec w kręgu, którego organizatorem była wspólnota żyrardowa. Uczestniczący w zajęciach seniorzy mieli możliwość w sposób przyjemny i interaktywny spędzić czas. Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa złożyło ofertę do Centrum Usług Społecznych na działania dla seniorów. W ramach tych działań mamy takie warsztaty jak roztańczeni seniorzy, rozśpiewani seniorzy, jak spotkania z poezją. Mieliśmy ostatnio żyrandol senior. Dzisiaj gościmy Państwa na warsztatach tanecznych, tak zwany taniec kręgu, taniec śmiechu, taniec radości. To już dzisiaj ostatni warsztat. I chcemy pokazać, czego się nauczyliśmy. Zgłoszonych seniorów do projektu było 20. Magia Świąt zagościła w Resursie 19 stycznia dzięki Stowarzyszeniu Przymierze dla Żyrardowa. Jego członkowie zorganizowali dla najmłodszych mikołajki. Stowarzyszenie Przymierze dla Żyrardowa już od samego początku swojego działania organizuje tak w czasie świątecznym właśnie taki czas dla serca, czas dla dzieci, dla mieszkańców miasta Żyrardowa. I tak jak wzorem lat poprzednich organizujemy to spotkanie ze Świętym Mikołajem, ale najważniejsze jest to, że staramy się obdarować dzieci świątecznymi paczkami. W tym roku postanowiliśmy pomóc również dzieciom, które przyjechały do nas z Ukrainy. Także też są przedstawiciele szkół, właśnie dzieci nasze, dzieci ukraińskie. Mamy tutaj w około 200 dzieci możemy obdarować prezentami i już za chwilę właśnie zaczynamy spotkanie ze Świętym Mikołajem. Powróćmy do sylwestrowej nocy. W Żyrardowie Nowy Rok powitać można było na ekoparku wraz z prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim oraz radnymi. Przy muzyce zespołu Fanatik i Pobaluj Skład. Z okazji Nowego Roku życzę całemu miastu, naszemu pięknemu miastu, aby się nadal rozwijało, a Wam żyło się tutaj coraz lepiej. Życzę Wam dużo miłości, bądźcie dla siebie wyrozumiali, życzliwi, kochajcie się. Wszystkiego dobrego! Orszak Trzech Króli po raz kolejny przeszedł ulicami Żyrardowa. Jak zwykle nie zabrakło ani biblijnych postaci, ani zwierząt na co dzień rezydujących w Muzeum Mlniarstwa. Pogoda nam dopisała w tym roku. Nie padał deszcz, śnieg, nie było mrozu, a więc i przejść ten odcinek z tym orszakiem nie było trudno. Myślę, że chętnie biorą udział w tym orszaku i ci, którzy są gorliwymi wyznawcami wiary, ale ci też, którzy być może szukają tego, co jest dla nich ważne w życiu. Ale również to jest taka forma integracji, jeśli chodzi o mieszkańców Żyrardowa. Ja podkreślam, bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę uczestniczyć w tym przemarszu, w tym orszaku naszym. Przede wszystkim jak co roku jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem brać udział w pięknym, barwnym, wspaniałym orszaku Trzech Króli w Żyrardowie. To jest nasza demonstracja wiary, to jest pokazanie, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, że Pan Jezus narodził się w Betlejem, przyszedł na świat, żeby nas zbawić. Przybrał ludzką postać, znosił te same utrapienia, te same cierpienia, co każdy człowiek, po to, żeby dać nam zbawienie. I dzisiaj razem z wieloma mieszkańcami Żyrardowa, na ulicach Żyrardowa, przeszliśmy w Orszaku Trzech Króli razem z trzema mędrcami, razem z barwnym korowodem, z szczudlarze, sztandary, no, wielbłądy żyrardowskie. Widziałem Stefana, widziałem Nel, chyba Charlie jest za mały, żeby jeszcze maszerować w orszaku.
Koncert najpiękniejszych kolęd odbył się 7 stycznia w Żyrardowie. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia zaśpiewali Katarzyna Cerekwicka oraz Krzysztof Kiliański. Kolejny piękny koncert, wspaniały koncert przed nami. Tym razem Kasia Cerekwicka i Krzysztof Kiliański. Z kolędami, pastorałkami, będą również różnego rodzaju Christmas songi. Więc warto tutaj dzisiaj być, warto tutaj posłuchać i warto sobie przedłużyć ten okres Bożego Narodzenia, tym bardziej, że czas przecież tak szybko płynie. Więc liczę na to, że w swoich sumieniach, w swoich sercach zachowamy ten czas jak najdłużej, bo podobno wtedy ludzie stają się lepsi. I niech tak będzie. Widowisko szopkowe dla dzieci Herody miało miejsce 8 stycznia w Resursie. Podczas spektaklu tytułowe Herody zostały ożywione przez lalkarza i muzyka, przedstawiając walkę dobra ze złem. Dziewiątego 9 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe żyrardowskiej rodziny sportowej. Zorganizowało je stowarzyszenie SL Salos. Poza złożeniem bożonarodzeniowych życzeń i odśpiewaniem kolęd przedstawiono także członków Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jubileuszowego Stulecia Tradycji Sportu w Żyrardowie. Odbyło się dzisiaj spotkanie opłatkowe żyrardowskiej rodziny sportowej. Było to już trzeci rok z rzędu. Organizatorem wydarzenia jest Salos Żyrardów, w tym roku wspólnie z Urzędem Miasta Żyrardowa. Frekwencja dopisała, zostały zaproszone wszystkie żyrardowskie kluby i sympatycy i przedstawiciele żyrardowskiego sportu. W dzisiejszym wydarzeniu również zostały rozdane nominacje i powołania do Komitetu Organizacyjnego Roku Jubileuszowego Stulecia Tradycji Sportu w Żyrardowie. Niezmiernie miło nam jest, że miasto wspólnie z nami dzisiaj zorganizowało to wydarzenie, które przebiegło w okołoświątecznym klimacie. Mieliśmy okazję wysłuchać recitalu Niny Wiśniewskiej-Jędrasik i Macieja Klocińskiego. Idea spotkania okołoświątecznego rodziny sportowej wywodzi się stąd, żeby organizować wydarzenia, które mają na zasadzie nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych. Rywalizacja na arenach, na boiskach, na halach, natomiast jeżeli chodzi o sport i współpracę, to organizacje powinny ze sobą współpracować i razem tworzyć różnego rodzaju wspólne idee i przedsięwzięcia, gdyż współpracując razem można więcej i tutaj też zależało nam na tym, żeby te żyrardowskie kluby sportowe jednoczyć, zbliżać do siebie. A takie spotkanie też jest świetną okazją do networkingu i zacieśnienia tej współpracy. Co procentuje, z roku na rok jest coraz lepiej. My widzimy po swojej organizacji Salos Żyrardów, gdzie nawiązaliśmy współpracę z 3 organizacjami w Żyrardowie, gdzie ściśle zaczęliśmy współpracować przy imprezach sportowych. Mamy większe zasięgi i jesteśmy w stanie do szerszej grupy odbiorców, mieszkańców miasta Żyrardowa i okolic skierować naszą ofertę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu.